Cześć moi drodzy, dzień dobry. To ja, Adam Razik, jesteście na moim kanale o malowaniu krok po kroku. Przed tym, kiedy zacznę malować, chciałem wam zadać parę pytań. No będzie ich, czy właściwie będą to trzy pytania. Pierwsze pytanie to takie, czy chcecie, żeby w formie odcinków wideo powstała, czy prowadzić galerię? Byłby to chyba też taki zapis, którego nie robi nikt, znaczy z twórców, chociaż nie wiem, czy tacy są twórcy, którzy malują i dzielą się swoją wiedzą na kanale. Dlatego to pytanie tak brzmi. Czy robić wideo galerię ze swoimi pracami? W najbliższym czasie też planuję nagrać taki odcinek na temat mojej pracy przy filmie Twój Wincent, filmie animowanym, nominowanym do Oscara, w którym brałem udział jako jeden z malarzy. I chciałbym taki odcinek wam nagrać, pokazaniem czym jest animacja malarska. Na bazie takiego ćwiczenia, które tam przeprowadziłem, zrobiłem przy rekrutacji, przy tam aplikowaniu do tego, żeby stać się takim malarzem w tym filmie. Tam pokażę między innymi, jaki był pomysł tego mojego. To będzie krótki w efekcie, zobaczycie moją tam animację 6-sekundową, którą przygotowywałem, pokażę wam, ile to klatek trzeba na to namalować, ile trzeba tam pracy w to włożyć, żeby tam tych parę sekund powstało. Dlatego taki filmik powstanie z takim ćwiczeniem, taką animacją, którą zrealizowałem przy pracy przy tym filmie. Natomiast chciałem usłyszeć zdanie, czy chcielibyście, żebym takich filmików nagrywał więcej, nagrał, jakoś szerzej powiedział o tej pracy. Przygotuję może wtedy szerszy materiał i o tej animacji powiem więcej. To drugie pytanie. A teraz pytanie numer 3 do was, moich widzów, moich fanów. Napisał do mnie, choć już wcześniej takim pomysłem, czy takim opinią się spotkałem, że warto by było to zrobić, napisał do mnie w jednym z komentarzy, oczywiście przy tej okazji zachęcam do pisania komentarzy, osoba, która występująca pod nickiem RPG na poddaszu, napisał do mnie, czy nie myślałem o tym, żeby wziąć udział i stworzyć profil na Patronite, portalu, który wspiera, na którym mogą fani, widzowie czy działalności artystów wspierać artystów. Czy znaleźliby się wśród was, wśród moich fanów, widzów, drodzy moi kochani, znalazłyby się takie osoby, które chciałyby mnie wesprzeć na Patronite? Dlatego piszcie w komentarzach, przesyłajcie swoje opinie na ten temat, czy na Facebooku. To wszystko było tytułem wstępu, a teraz zabieramy się do przygotowania stanowiska i maluję i opowiadam o tym, co dzisiaj dla was przygotowałem. Dzisiaj chcę szerzej powiedzieć o, tak już w praktyce, o palecie malarskiej i o palecie Adama Razika. O tym, jak, może nie palecie, ale kole barw Adama Razika. Taki będzie tytuł odcinka. Koło barw Adama Razika. To zaczynajmy. Dzisiaj, jak powiedziałem, koło barw Adama Razika. To będą takie podstawy dla wszystkich, którzy rozpoczynacie, malowanie obrazów, zabawę z kolorem, zabawę z malarstwem, czy to chcecie robić później jakoś tam profesjonalnie. Dla wszystkich to będą takie podstawy i pokażę wam, jak malować takimi trzema podstawowymi kolorami, które jak wiecie to żółty, czerwony i niebieski. Żółty, niebieski, czerwony, żółty, czerwony, niebieski. Paletę mam dzisiaj, przygotowałem. A i plan mam taki, żeby to było malowane tymi podstawowymi barwami, tak jakbym chciał, żebyście rozpoczynali swoją przygodę, swoją zabawę z malowaniem, dlatego że mieszając te trzy barwy możemy właściwie namalować każdy obraz. Dodatkowo jeszcze używając bieli i czerni jako tych neutralnych kolorów i teraz sobie odcinając tę możliwość, żeby na przykład całą gamę tych kolorów, farb, którą nam proponują producenci, jakoś sobie tak wyeliminować i zacząć po prostu robić to, ucząc się mieszania kolorów, który kolor z którego wynika. To jest bardzo istotne, żeby malować właśnie, nauczyć się mieszać kolory, żeby
tam, tu, gdzieś nam zapadło i później już robić to intuicyjnie, żeby malować, po prostu wiedzieć, który, patrząc na jakikolwiek odcień koloru, żebyś zobaczył, jaki ten kolor, skąd on się wziął, jak on powstał, żeby to już tak, ja już tak nawet zauważyłem, dobierając kolory na przykład przy malowaniu ścian, czy jakimkolwiek, to widzę, jakie on ma składowe, tak w sobie, tak, patrząc na kolor, patrząc na tą barwę, wiem, jakich bym podstawowych kolorów użył, jakich barw, jakie barwy zastosował, żeby ten kolor uzyskać. I to każdy odcień. Róbcie sobie takie ćwiczenia, róbcie sobie właśnie w ten sposób, żeby patrzeć na kolor, obserwując jak gdyby jego naturę, jego właściwości, związane z tym, jakich byś kolorów użył, żeby tę barwę namieszać, wymieszać tak na palecie, żeby ten kolor, który chcesz uzyskać, żebyś mógł go stworzyć. Więc dzisiaj plan mam taki, żeby namalować obraz, chociaż dzisiaj pewnie go nie zacznę, natomiast chcę skupić się na tej palecie i na tych barwach podstawowych, dodając właśnie te dwie. I w ten sposób przygotowałem sobie paletę. Powiedziałem wam, że i ona jest dzisiaj bardzo uboga. Nie obciągnąłem folią, tak jak wam radziłem, nie obciągnąłem folią palety tego podkładu, żeby nie tutaj nie miał, próbowałem, ale żeby nie mieć refleksów świetnych. Proszę, popatrzcie. O, popatrzcie. Żółty, to kolor podstawowy. Żółty, czy żółta, cytrynowa. Te są akurat firmy Renesans, oprócz tej, która jest talensowska, czyli Amsterdam. Macie taki napis na tubce Amsterdam. Czerwona, czerwień, karmin. Pamiętajcie, karmin. I niebieska, ultramaryna. Te trzy kolory podstawowe. No i mam biel. Przy każdym z tych kolorów położyłem sobie tutaj kupeczkę bieli. No i czerń, który też, o której wam za chwilę powiem. Chodzi o to, że dzisiaj powiem o podstawowych barwach, jakie mieszać i jakie pochodne się z nich uzyskuje, oraz o tym, i to będzie moje koło barw, i jednocześnie powiem o jasności barw. Czyli podstawowe kolory, jak mieszać te trzy podstawowe, a później o jasności. O tym, jak to dalej. To po kolei. Plan mam jeszcze. A, o planie zapomniałem. Plan jest taki, żeby namalować z tych trzech barw podstawowych, dodając ten neutralny, jak wspomniałem, biel i czerń, namalować później obraz, który tu sobie już tu płótno przygotowałem i na nim będę nakładał i mieszał te kolory, bym tworzył moje koło barw. Natomiast później z tego koła barw powstanie kompozycja, ale to już nie uprzedzajmy wypadków. Czyli dzisiaj pędzle te syntetyczne różnej szerokości. Jak malowałem poprzedni obraz, to można używać cieńszych pędzli, natomiast dzisiaj szersze pędzle i zaraz będę wam tłumaczył dlaczego. Chociaż to nie jest takie istotne akurat, żeby teraz w tym momencie tłumaczyć, jakie szerokości pędzli używam. Dobrze. Podstawowe barwy mam na palecie i wyciśnięte. Teraz zaczynamy od koła barw Adama Rasika. W wodzie mieszam. Najpierw kładę na, przepraszam was, jeszcze chwila, chociaż nie wiem, co to mi da. Nie włączyłem stopera, ale to już. Dobra. Mieszam najpierw żółta cytrynowa. Żółta cytrynowa i sobie ją kładę tutaj. To jest żółta cytrynowa. Powiedzmy, że zrobię to w takim kółeczku. Odłożę ten pędzel do wody. Kolejna barwa podstawowa. Karmin, czyli barwa czerwona. Biorę sobie z palety. Tu nie muszę wam pokazywać, bo po prostu biorę te czyste kolory. I nakładam czerwoną. Czerwień. Karmin.
Trzecia barwa podstawowa. Niebieski, czyli ultramaryna. Pamiętajcie, ultramaryna. Biorę ultramarynę i nakładam w trzecim miejscu. Jest. I teraz, mieszając żółty z czerwonym, zaraz zobaczymy, co się będzie działo. Biorę żółty. Najpierw to zmieszam, spróbuję to na palecie wymieszać tak pół na pół. Troszeczkę żółtej i wezmę troszeczkę czerwonej. I po prostu, no różne są jakości te farby, dlatego, o. I powiedzmy, to będzie w tym miejscu jeszcze troszeczkę za mało żółtej, o. I to będzie ten kolor, czyli pomarańczowy. Pojawia nam się pomarańczowy. Jest. Czyli mieszając kolor czerwony z żółtym, karmin z cytrynowym, żółtym, powstaje nam kolor pomarańczowy. Teraz biorę, tutaj mi się podrodziła niebieskość. Teraz kolejna para barw, czyli czerwony z niebieskim. Biorę kolejny pędzel, żeby mieć jasność, i mieszam czerwony z niebieskim. Powinien mi wyjść, teraz trochę mam za dużo niebieskiego, powinien mi wyjść mieszając kolor fioletowy, taki ni to ciepły, ni to zimny. Po prostu fiolet jest zazwyczaj taki, no powiedzmy, o. I mamy fiolecik. Czyli mieszając barwę czerwoną z niebieską, powstaje kolor fioletowy. Jest białe płótno i tutaj mi tam... Ale widzicie. I teraz trzecia para barw. Żółty z niebieskim. Kolejny pędzel. I mieszam. Żółtego biorę i niebieskiego. I tu podejrzewam, że będę musiał... O! Mniej więcej chciałem uzyskać taki odcień tej zieleni. Zawsze tej jaśniejszej barwy trzeba dodać więcej, żeby to... I to jest kolor zielony. To jest kolejny kolor, mieszając barwy żółtą z niebieską. Kolor zielony. Czyli mamy trzy barwy podstawowe. Żółty cytrynowy, czerwony, czyli karmin, i niebieski, czyli ultramaryna. Z tych trzech barw podstawowych ten fiolet mi się jeszcze wydaje, że jest, no ale dobra, niech jest taki. Z tych trzech barw podstawowych powstają nam z połączenia czerwonej z niebieską fiolet, z połączenia niebieskiej z żółtą zieleń i z połączenia czerwieni z żółcią pomarańczowy, oranż. I to są barwy pochodne. Pomarańczowa, zielona i fioletowa. I teraz jaki myk? Taki myk w malarstwie jest, że wszystkie kolory występują trzy pary barw dopełniających, czyli leżących naprzeciwko w kole barw. To znaczy naprzeciwko żółtej leży fiolet, czyli to jest para barw dopełniających. Do żółtej fiolet. Do niebieskiej, druga para, do niebieskiej dopełniającą jest leżąca naprzeciwko barwa pomarańczowa. A do czerwieni, barwy podstawowej, dopełniającą jest zieleń. I to są barwy dopełniające. Pary barw dopełniających. Oczywiście teraz, im więcej teraz dodamy do żółtej czerwieni, ten odcień już biorę. Biorę pędzel. Kurczę, pobrudziłem sobie od niebieskiej tu kawałek. Dobrze, wytrę to w tę sznotkę. Czyli teraz do pomarańczowej, dodając więcej żółtej, o, powiedzmy, że zrobimy tylko takie tam po dwa odcienie każdej, chociaż ta gama między czerwienią a żółcią a czerwienią, tych barw pośrednich będzie większa, będzie duża, tak? Ja dla potrzeb tego
tego instruktażu. Zrobię to tylko używając takich pośrednich dwóch rodzajów między każdą parą barw podstawowych. Czyli między żółtą a czerwoną. Teraz dodałem więcej żółtej, a mniej czerwieni i powstaje taka odmiana oranżu, tak? Oczywiście im będzie głębiej więcej tej czerwieni w tę stronę, to będzie bardziej pomarańczowa, a w stronę żółtej, powiedzmy, że dodam tu więcej żółtej jeszcze, to nie wiem, czy to widać, ale wiecie, nadążacie, tak? Im więcej żółtej, to tej żółtej będzie tutaj. Jeszcze tutaj sobie zrobię tak, żeby to było bardziej widoczne. O, i to będzie taka odmiana. A teraz do tej dodam więcej czerwieni. Więcej czerwieni do... To ten pomarańczowy będzie... Będzie... O, i tu będzie bardziej, już bliżej czerwieni. To ten pomarańczowy, widzicie? I będzie szedł w kierunku czerwieni. I aż do czerwieni, do karminu, do tej barwy podstawowej. I tu już całe spektrum, cały wachlarz tych barw nam powstanie. Przepraszam, teraz będzie między czerwienią a niebieskim. Między czerwienią a niebieskim. Tutaj też mi sobie pędzel powróciłem. Nie wiem, jak to się robi. Zawsze sobie pędzle dudzę. Nie chcąc ten... Ale nie chciałem, żeby wkładać je do wody, żeby mieć konsystencję jakąś w miarę sensowną. Czyli teraz między niebieskim a czerwonym, jeżeli dodamy więcej niebieskiego, a mniej czerwonego, między niebieskim a czerwonym, jeżeli dodamy więcej niebieskiego, a mniej czerwonego, to powstanie ten fiolet taki bardziej niebieski. Czyli tu mam ten fiolet, dodam więcej niebieskiego i ten fiolet, o, on będzie już taki aż do niebieskiej, będzie ciemniejszy, tak? I on od takiego fioletu, powiedzmy, bardziej, no takiego środkowego, takiego pośredniego między czerwienią a niebieskim, będzie ciemniejszy, będzie biegł w stronę niebieskiego. A teraz, jeżeli dodam więcej czerwieni, no tutaj będę mieszał z czerwienią i dodawał więcej czerwieni, to on będzie jeszcze... To jest jednak... Mam na pędzlu dużo tej niebieskiej i... O, i mieszam sobie. I on będzie bardziej czerwony, tak? Dobra, tu dodam więcej tego niebieskiego, żeby ta jednak trochę chyba w proporcjach źle wymierzyłem, żeby ten, o, ten fiolet, teraz jest fioletem. Ten fiolet środkowy jest taki pół na pół. Ten jest bliższy niebieskiemu i będzie coraz aż do niebieskiego dojdzie, a ten będzie aż do czerwieni, tak? Tu jeszcze maznę, żeby to wam było dobrze widać, to tą czerwienią taką właśnie bardzo... O, i tu będzie aż do czerwieni szedł sobie ten fiolecik taki, aż się zrobi czerwień, powiedzmy tak teoretycznie i praktycznie. Teraz para, że tak powiem, barw podstawowych, żółty z niebieskim. Żółty z niebieskim i żółtego więcej. Tutaj zrobię, o, troszeczkę więcej żółtego i będę miał kolor jaśniejszy od tej pośredniej zieleni i on będzie, o, taki i będzie więcej żółtego w nim. On będzie więcej żółci, to on będzie jaśniejszy, tak? Aż do żółci. O, i tu będzie taki pośredni między żółtym a niebieskim, ale z dominantą, z większą ilością żółtego. A dodam teraz do tej zieleni więcej niebieskiego i ta zieleń będzie chłodna. Zaraz o temperaturze będę mówił. I o, ta będzie jeszcze niebieskiego. Jeszcze niebieskiego i ona będzie taka zieleń, aż dojdzie do niebieskości. Tu. Chciałem, żeby to wyglądało tak, wiecie, obrazowo.
No i tu jeszcze poprawię ten środkowy, żeby to już było naprawdę czytelne. No i ta zieleń będzie taka pośrednia, to tak jak mówiłem, pół na pół mniej więcej. Oczywiście tutaj nie jest tak wszystko wyskalowane tak. No i to jest koło barw podstawowych, w tym jak wyglądają barwy dopełniające. I teraz każda barwa może być jaśniejsza i ciemniejsza. I do tego właśnie będzie nam służyło to, że to i to będzie cały Adam Razik i jego paleta. Jego paleta i jego koło barw. Na tym teraz wam pokażę, na czym polega jasność barwy. I teraz jasność barwy polega na tym, że tutaj na środku umieszczę czerń. A jak gdyby na tym kole, czy tam tu akurat w moim przypadku to nie wygląda jak koło, ale teraz za mało pędzli sobie chyba wziąłem, to biel, czyli tu dookoła nie widać to, bo płótno jest białe, ale tu załóżmy, że nakładam biel. I teraz już tłumaczę, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, żeby teraz tutaj troszeczkę tej bieli było położonej. I z jasnością barw sytuacja wygląda w ten sposób. Może najpierw powiem o jasności, czyli jak rozjaśniamy barwę. To bierzemy, popatrzcie, tu czerwieni, bieli jeszcze dodaję. I im będzie więcej bieli, o tu, co powstaje z takiej odmiany czerwieni. I po prostu, to akurat był ten fiolecik, taki bardziej czerwony, po prostu im dalej, muszę wycierać szmatkę i pokazywać wam to obrazowo, teraz dodaję jeszcze więcej bieli, o, jest jeszcze bardziej różowy, redukuję czerwień, dodaję jeszcze bieli i powstaje jeszcze jaśniejszy czerwień, teraz czerwień, czysta czerwień, dodaję bieli, i powstaje, tu już mi to, nie wiem czy łapiecie o co chodzi, o czerwień, dodaję bieli, tu mi prawie wyszło to samo co ten fiolet taki jasny, ale chyba rozumiecie o co mi w tym chodzi. Teraz do pomarańczowego dodaję bieli i im tej bieli będzie więcej, im tej bieli będzie więcej, to kolor będzie jaśniejszy. I aż jeszcze więcej, aż do białego. I tak po kolei. Fiolecik, ten ciemny, dodaję bieli. Ten fiolecik. Dodaję niebieskiego i bieli. Ten fiolecik. Może będę wam pokazywał. Więcej bieli, to jaśniejszy. Jeszcze więcej bieli, jeszcze jaśniejszy. I w ten sposób tę jasność zwiększam. Jasność, pamiętajcie, jasność barwy. Teraz zieleń na przykład. Teraz dojdę do niebieskiego. Zieleń. Tu mam, o. Tu do tej zieleni, proszę bardzo. Jest zielony, ale jaśniejszy. Teraz dodaję, robię tę zieleń jaśniejszą, taką z większą ilością żółci. I jest taki odcień. Teraz, dobra, ten ciemniejszy. Tu mam ten ciemniejszy, dodaję bieli. I mam taki odcień. On jest jeszcze. O. O. Więcej w nim widać niebieskiego. I taki mam odcień. Aż do białości. Będę go rozbielał. I będę miał coraz jaśniejszy. Taki zielono-niebieski, czy tam zielony, ale chłodniejszy. Zaraz powiem o tej temperaturze, bo miałem o tym powiedzieć i uciekło.
I co mi jeszcze zostało? Aha, no te oranże. Tu... Jednak mogłem wziąć więcej pędzli. Przygotować, jak zwykle. Pomarańczowy. Do tego biel. O, i tu... Kurczę, mam za mało żółtej. Żółta na pomoc, żółta na pomoc. Pobrudziłem sobie żółć zielenią, ale łapiecie chyba o co chodzi i jak to wygląda. Żółta, taka odmiana właśnie jaśniejsza pomarańczowego i jeszcze mogłem bardziej pomarańczowy. O. I ten kolor jest aż później do białego. Do białego. No. O. I teraz tak. Ta średnia odmiana pomarańczowego z bielą. Więcej czerwieni jest w nim. I też do białego tam sobie pójdzie. Teraz już tak szybciej. Czerwień. Teraz niebieski. Niebieski. Czysty niebieski, czyli ultramaryna. I biel. O, mogłem jeszcze wykorzystać tą biel, którą mam tutaj. I później im więcej bieli, tym kolor jaśniejszy. I co jeszcze mi zostało? Żółty. Żółty. Żółty, do tego biel. O, i jaśniejszy. Jeszcze więcej bieli. I jeszcze jaśniejszy, tak? Co tu jeszcze, żeby wam pokazać tutaj? A teraz dodając do tych barw, czyli tak, no mniej więcej rozumiecie, o co chodzi. Trzy barwy podstawowe: żółty, czerwony, niebieski. Pochodne: pomarańczowy taki pół na pół, pomarańczowy z większą domieszką czerwieni, pomarańczowy z mniejszą ilością czerwieni, natomiast większą ilością żółtego. Teraz tutaj zieleń. Między żółtym a podstawowym a niebieskim zieleń. Pół na pół tak mniej więcej, to taka zieleń. Więcej żółtego, to taka. I tu więcej, to taka. I w każdym dodając bieli, rozjaśniamy, aż gdyby tak to dodawać, to aż naokoło uzyskalibyśmy czystą biel, która nie ma żadnej domieszki. Natomiast idąc w środek tego mojego koła barw Adama Razika, to teraz dodając czerni, możemy te barwy, i tutaj jednak powinienem mieć dużo więcej pędzli przygotowanych, bo teraz sobie chciałem. Czyli na przykład fiolet, dodaję do niego czerni i będę zaczerniał aż do czerni. Czyli dodając więcej czerni, aż do czerni dojdę z tym fioletem. Teraz dodając do, co tu mam, do zieleni, na przykład, czy tam do niebieskiego dodam trochę czerni. Wszystko mi się brudzi. A wodę jaką mam? Różową. Do niebieskiego dodam czerni. I... O. Do fioletu. To już będę tak, zrobię tylko tam z tego, co mam. Wezmę czysty pędzel, po prostu taki, o, jakiś mam szeroki pędzel. I idąc tu w tę stronę, a tu dodając czerni, to będę miał, no nie, to jednak nie był dobry pomysł. Czyli idąc, może po prostu wezmę węższy pędzelek. Każdej barwy dodając i dodając czerni, aż do czerni o, tu z zielenią. Wezmę trochę tej zieleni i w tym kierunku, kiedy będę tego dodawał, to wszystkie barwy aż będą dążyć do czerni. Po prostu będę je przyciemniał. Oczywiście czerń jest bardzo agresywnym kolorem, bardzo zabijającym i dlatego tutaj nie robię tego. Tu natomiast będzie ciekawa historia. Nie używam tego w nadmiarze w malowaniu i też tego nie radzę. Ciekawa historia będzie z żółtym i czarnym, bo tutaj dodając o czarnego do żółtej. Widzicie? Mówiłem wam kiedyś o tym
gdzie powstaje kolor khaki, taki zielonkawo-zielony, żółtawo-zielony. No, on tu powinien być. O. I tutaj im więcej czerni, to po prostu go tam zabije je. Tak samo z zielenią. O, tu zieleni. Chodzi o to, żeby po prostu, że te barwy się ściemniają do środka w ten sposób, że dodając tej czerni, one z tej. I tak to wygląda, jakieś oko proroka. Słuchajcie, chodzi generalnie o to, że barwy podstawowe, barwy dopełniające, kiedy dodajemy do każdej z barw bieli, możemy je rozjaśnić. To jest ta jasność. O nasyceniu powiem innym razem. A dodając bieli, rozjaśniamy, czyli ta jasność, tą jasność barwy, koloru zwiększamy i, tak jak powiedziałem, do bieli. Teraz przy okazji tego, mniej więcej myślę, że Wam wytłumaczyłem, o co w tym chodzi, ale teraz może jeszcze tam dokończę z tym, z tą czernią. Co tu jeszcze mi brakuje? No tutaj fiolet z czernią. Fiolet i czerń. No to żeby to nie zaciekło mi za bardzo. Za dużo wody tu mam. Od czerni tu fiolet jest taki czarny. Tutaj jeszcze z tą czerwienią pomarańczowym. Mam tu pomarańczowy. Dobra, żeby to już było tak. O, tu pomarańczowy. To już nie jest istotne, bo czerń, jak mówię, zabija kolor, ale generalnie wiecie, w czym rzecz. Że tutaj jest, że to się dzieje w ten sposób, że ten kolor. To mi to wspomniało. Że ten kolor od pomarańczowego na przykład do czerni. Tutaj to już jest nieistotne. Najważniejsze są te światłości, jasności barw. Tak to wygląda w skrócie. I co jeszcze do tego chciałem dodać? Chciałem dodać tylko tyle, że tak z tego koła wynikają wszystkie niuanse, wszystkie jak gdyby właściwości barwy, właściwości koloru podstawowe, które powinien znać malarz, malarka, artysta malujący obrazy. Ja na bazie tego namaluję obraz, namaluję coś fajnego i zaraz to zrobię. Natomiast to chciałem Wam dzisiaj w tym przekazie, w tym odcinku właśnie o tym powiedzieć. Trzy barwy podstawowe: żółta, czerwona i niebieska. Żółta, cytrynowa, czerwona, karmin, niebieska, ultramaryna. Mieszając te barwy, im więcej czerwieni, mniej żółtego, to ten pomarańczowy jest ciemniejszy. Więcej żółtego, mniej czerwieni, to pomarańczowy jest jaśniejszy. Teraz żółta z niebieską. To między połączeniu tych barw. Czyli reasumując. Barwy podstawowe: czerwona, niebieska, żółta. Czerwony karmin, niebieski ultramaryna i żółta cytrynowa. Mieszając czerwony z żółtym, powstaje spektrum barw pomarańczowych, oranżu. Mieszając czerwony z niebieskim, powstają barwy, kolory fioletu. Mieszając niebieski z żółtym, to są zieleni. W zależności od proporcji, im więcej zielonego, niebieskiego, tym zieleń będzie bardziej niebieska. Im więcej żółtego, bardziej żółta. Tak pół na pół, może tutaj jest zbyt to. Tu mi to widzicie, kolory troszeczkę siadły, ale to pomijając to. Mam nadzieję, że złapaliście sam sens tego, o czym mówię. Między żółtą a niebieską to spektrum zielonego. Im więcej niebieskiego, tym będzie ta zieleń bardziej niebieska. Im więcej żółtego, bardziej żółta. Taka cieplejsza, jaśniejsza. Bardziej nasycona w kierunku żółtej. Ta bardziej w kierunku niebieskiej. Teraz między niebieskim a czerwonym, ultramaryna, karmin, im będzie więcej niebieskiego, to będzie bardziej niebieski ten fiolet. Im więcej czerwieni, to będzie bardziej czerwony. I to ta rzecz, teraz mi to co jeszcze przyszło do głowy, aha, jeszcze to miałem powiedzieć o tym, że barwy leżące naprzeciwko w kole barw to są barwy dopełniające, czyli do żółtej dopełniający to jest fiolet, do czerwieni dopełniający to jest zieleń, do niebieskiego, czyli barwy podstawowej niebieskiej, dopełniającą jest pomarańczowy, oranż. Im bardziej dodamy więcej czerni i będziemy chcieli przyciemnić barwę, to możemy dodać czerni i ją przyciemnimy.
im bardziej chcemy ją rozjaśnić, to dodamy bieli i tak jak tu na paru przykładach pokazałem, rozjaśniamy, aż tej bieli będzie więcej, aż ten kolor nam w tym kierunku tej bieli będzie dążył i będzie się rozjaśniał. To chciałem powiedzieć. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Natężenie barwy zależy też od tego, to o tym powiedziałem, o tych jasnościach, o przyciemnianiu barwy, o rozjaśnianiu, czyli możemy czernią przyciemnić barwę, bielą rozjaśnić. Co jeszcze? Pary dopełniające. Aha, teraz jedna też istotna rzecz, o której tutaj tego nie zrobiłem, ale to pokażę też przy okazji innego odcinka, to co się dzieje mieszając teraz trzy barwy, czyli podstawowe, żółty z czerwonym i niebieski, czy tam każdej innej, to też o tym powiem, ale to będzie cały odcinek poświęcony barwom łamanym, czy złamanym, jak tam w nomenklaturze, w nazewnictwie jest to różnie używane. Coś jeszcze mi wyleciało, ale teraz nie mogę sobie przypomnieć, co. Na bazie tego namaluję obraz, który niebawem zobaczycie. Natomiast co ja chciałem powiedzieć? Oczywiście te niuanse wszystkie tutaj możemy sobie wyłapać właśnie na tym. Tu im więcej czerni, to będzie... Dobra, pędzle już mogę wyłożyć do wody. Co ja chciałem powiedzieć? Podstawowe barwy dopełniające, jasne, ciemne. A! I jeszcze jedna rzecz, bardzo istotna. Wspominałem kiedyś, że na palecie malarza powinno znaleźć się bardzo dużo odcieni niebieskiego. Teraz wam wyjaśnię dlaczego. Jak widzicie, na tym kole moje koło bardziej przypomina trójkąt. To tak, jest żółta i czerwona, które są barwami ciepłymi, kolorami ciepłymi. I jest jedna niebieska. I jeżeli chodzi o temperaturę barwy, czyli jej ciepłotę, to jak gdyby ten od tego połowy fioletu do od tej połowy, czyli tak pół na pół wymieszanej czerwieni z niebieskością, od tego fioletu do tej zieleni, takiej pół na pół zmieszanej niebieskiej z żółtą, to są barwy zimne. To są barwy zimne. Czyli niebieska, im troszeczkę więcej od niebieskiej, więcej czerwieni, aż tak gdzieś mniej więcej do połowy, to będą barwy zimne, a niebieska z żółcią do właśnie żółtej, im więcej tego niebieskiego będzie w tej barwie, to będzie też właśnie, i to są barwy chłodne. Jakby w tym wycinku tego koła. Natomiast ta część wszystka to są barwy ciepłe. Żółta ciepła, czerwona ciepła. Wszystkie oranż. Dlatego oranż, pomarańczowy kolor, jest kolorem ciepłym. Bo nie ma w nim chłodnego. Jak jest z dwóch składowych temperaturowo ciepłych kolorów, to nie może być chłodny. Dlatego pomarańczowy nie ma odmiany chłodnej. Pomarańczowe całe spektrum. Zielenie do połowy mniej więcej. Ta zieleń jest cieplutka, no a ta jest chłodna, tak? Widzicie, to widać akurat na tym moim kole. Teraz fiolet, tu aż widzę, no coś tu się stało, że on tak padł, siadł. Ale od tego fioletu takiego połowicznego, czyli wymieszanego pół na pół z tym, pół na pół czerwieni z niebieskim, jest taki neutralny i w kierunku czerwieni idzie. Im więcej czerwonego, mniej niebieskiego, to jest ten kolor ciepły. A tutaj ten fiolet będzie chłodniejszy, jeżeli będzie więcej niebieskiego we fiolecie, a mniej czerwonego. No i co jeszcze? No i to tyle, że po prostu ta część tego całego spektrum naszej palety i koła barw w 2/3 jak gdyby jest ciepła. To są barwy odmiany ciepłej. Natomiast tylko w tej 1/3 to jest kolor, to są kolory chłodne, zimne. Niebieski jest jednym z kolorów właśnie. Dlatego niebieski jest typowo kolorem zimnym, chłodnym,
i mieszając go z czerwienią ciepłą czy z żółcią ciepłą, to zawsze im więcej tego niebieskiego jest w żółtej, mniej żółtej, a więcej niebieskiego, to będzie ta zieleń bardziej chłodna, a im więcej niebieskiego w czerwieni, w tym fiolecie, który ma więcej w sobie niebieskiego niż czerwieni, to ten fiolet będzie chłodniejszy. Tutaj mi ten fiolet jakiś się brudny zrobił, no ale to już rozumiecie, łapiecie, o co chodzi. I to chciałem na tym, w tym etapie, w tym odcinku wam powiedzieć. Koło barw podstawowe, żółty, czerwony, niebieski, dopełniające, pochodne. Zieleń, całe spektrum zieleni, między żółtym, niebieskim to zielenie, między niebieskim a czerwonym fiolety, między czerwonym a żółtym pomarańczowe. I rozjaśniamy barwy, dodając bieli, w kierunku bieli, im więcej bieli w kolorze, tym kolor jaśniejszy, im więcej czerni w kolorze, kolor ciemniejszy. Czyli to jest cała jasność, to im więcej dodamy bieli, a cała ciemność, to im więcej dodamy czerni. Tak na koniec taka anegdota, czy może jakiś taki naukowcy ostatnio słyszałem, bo w ogólnym przekonaniu jest coś takiego, że nie istnieje ciemność. Nie istnieje ciemność. Ciemność jest brakiem światła. A to, jak się okazuje, fizycy kwantowi potwierdzają, już pierwsze wyniki badań na ten temat wskazują, że ciemność jest tak samo jak jasność tworem rzeczywistym. To nie jest brak światła. Ciemność to nie jest brak światła. Ciemność istnieje. I tym mrocznym akcentem zakończę ten odcinek. Na koniec. Postscriptum dla wszystkich, którzy dotrwali do końca. Moi drodzy, na początku odcinka mówiłem o tych trzech pytaniach, które do was kieruję, czyli czy robić wideogalerię? Drugie, czy robić więcej filmów na temat pracy przy Wincencie, filmie animowanym Twój Wincent? I po trzecie, o moim pomyśle na Patronite. Ten pomysł i tak zrealizuję, ale teraz dla was wszystkich, którzy wytrwali, chciałem wam powiedzieć, że do Patronite stworzę specjalną grupę moich patronów na Facebooku, grupę zamkniętą, w której będziemy się spotykać systematycznie. Będziemy omawiać swoje prace, będziemy rozmawiać ze sobą, będziemy się spotykać na takich zamkniętych spotkaniach. Będziemy się gromadzić. Myślę, że rozumiecie, o co chodzi. Będziemy się tam spotykać, będziemy... A dla tych właśnie patronów właśnie w tej mojej grupie przewidałem wiele, wiele bonusów. Między innymi indywidualne lekcje, między innymi moje prace dla was, moje obrazy, między innymi takie porady dotyczące, indywidualne porady dotyczące waszych prac, do waszych obrazów, waszych dokonań. I co jeszcze? I jeszcze to, że będę chciał też, będę z tych osób, które się znajdą w tej grupie patronów moich na Facebooku, będę chciał też, żebyście mi podsuwali tematy i wasze tematy realizował na moje tutaj filmiki na moim vlogu. I chciałem, żeby także każdy... O tych wszystkich bonusach będę mówił, będzie ich bardzo dużo. Natomiast zachęcam, bo pytanie było pytaniem, czy chcielibyście, że dobry pomysł jako Patronite, żebym to sobie zorganizował. Głównie to mi chodziło o to, żeby dowiedzieć się, czy wśród was znajdą się takie osoby, które zechcą mnie wspierać. Natomiast bonus specjalny dla tych, którzy chcą się nauczyć malować, chcą korzystać z mojej wiedzy, to będą właśnie specjalne bonusy dla wszystkich Facebookowiczów zebranych na mojej grupie, która tak roboczo się nazywa, czy będzie Patroni Adama Razika. I tym akcentem zakończę ten odcinek. Zapraszam was do oglądania moich kolejnych nagrań. Zapraszam was do subskrybowania. Oczywiście pamiętajcie, żeby wcisnąć guzik, dzwonek powiadomień, żeby mieć na bieżąco z nowymi nagraniami, nowymi filmikami na moim kanale. No i co? Pozdrawiam gorąco. Pozdrawiam i zapraszam do oglądania. Trzymajcie się ciepło. Cześć.